ASAP Akademia jest to kurs e-learningowy na temat rolnictwa zrównoważonego dla wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Bazuje na Farm Sustainability Assessment, to jest międzynarodowy standard potwierdzający zrównoważenie gospodarstwa i produkcji rolnej. Korzystanie jest bezpłatne, obecnie mamy 9 obszarów tematycznych i 33 lekcje na temat siewu i sadzenia, zarządzania substancjami odżywczymi, bioróżnorodności czy produkcji zwierzęcej, również kompetencje miękkie oraz relacje, jeśli chodzi o społeczność lokalną. I teraz nowym opublikowanym obszarem jest stabilność finansowa. Wystarczy się zarejestrować na www.asapakademia.pl. Jako członek już wieloletni Stowarzyszenia ASAP, które uznaje za jedną z lepszych i ciekawszych pomysłów dla polskiego rolnictwa i biorąc też pod uwagę to, w jaki sposób Unia Europejska, Komisja Europejska zapatruje się na kwestie zrównoważonego rolnictwa oraz czytając jako pewnie jeden z niewielu w tym kraju nową strategię wspólnej polityki rolnej, która ma 540 stron, Bank BNP Paribas podjął decyzję, wchodzimy bardzo mocno w kwestie związane z kwestią finansową. W tej chwili absolutnie nie da się prowadzić działalności rolniczej bez finansowania zarówno obrotowego, jak i inwestycyjnego, a żeby to robić, trzeba to robić z głową. Rolnictwo zrównoważone to wszelkie działania, które ograniczają wpływ rolnictwa na środowisko i umożliwiają bardziej efektywne i przyjazne dla środowiska wykorzystanie zasobów przy zachowaniu akceptacji społecznej oraz opłacalności produkcji rolniczej. Jedną z kluczowych korzyści dla rolników z wdrożenia zrównoważonych praktyk rolniczych jest zapewnienie długoterminowej stabilności finansowej gospodarstwa oraz podniesienie jego konkurencyjności na rynku. To niezwykle ważne z uwagi na cele Europejskiego Zielonego Ładu i wywołane w tym zmiany w otoczeniu biznesowym. Obszar stabilność finansowa obejmuje 4 lekcje na temat bezpieczeństwa finansowego gospodarstwa, zasad planowania, ryzyka popełniania błędów oraz przydatnej dokumentacji działalności gospodarstwa. W chwili, kiedy otrzymaliśmy propozycję wsadu do ASAP Akademii dotyczącej zrównoważonego podejścia do prowadzenia działalności rolniczej, w tym finansowania, no to oczywiście bez zastanowienia powiedzieliśmy, że wchodzimy w to, bo ASAP Akademia jest dla nas bardzo ważną, również wewnętrznie bardzo ważnym narzędziem do tego, żebyśmy wykorzystywali to wśród naszych pracowników. Czyli z jednej strony no, dobrym partnerem do strukturyzowania, do rozmów o finansowaniu w banku musi być bardzo dobry doradca. Jeżeli tak, to musimy go nauczyć. Często robimy to sami własnymi środkami jako Bank BNP Paribas, ale jeżeli możemy współpracować i wykorzystać świetny pomysł ASAP Akademii realizowanego przez Stowarzyszenie ASAP, jest dla nas to bardzo dobrym rozwiązaniem. ASAP Akademia cały czas się rozwija. Mamy plany publikacji nowych obszarów. Jakie to będą elementy? Na początku roku planujemy oddać obszar dotyczący powietrza i emisji gazów cieplarnianych oraz uzupełnić tematykę dotyczącą produkcji zwierzęcej, o dobrostan zwierząt i o bioasekurację. Kolejne lekcje dotyczyć będą zarządzania gospodarstwem czy obszernego tematu na temat ochrony roślin, zarządzania wodą i zarządzania odpadami. Serdecznie zapraszamy.